Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, ażeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Chciwość może polegać na tym, że ja chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Na przykład człowiek, który z tłumu wzywa do Jezusa: Jezus, ja chcę, żebyś powiedział mojemu bratu, żeby on mi oddał część pieniędzy po śmierci taty, które należy do mnie. Ja chcę te pieniądze. I może być człowiek zafiksowany, na przykład to może być nawet w nas w rodzinie, coś takiego, że jesteśmy na naszym ja chcę zafiksowani. Ja chcę, żeby mój brat oddał mi dług. Jak często się to może spotkać w rodzinie. Albo ja chcę, żeby mój sąsiad mi oddał dług. I to ja chcę będzie takie silne, że to będzie kierowało życiem człowieka. Wszędzie nie żyjszy i stalone życie, że tylko drogą zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O to chodziło. Aha, no to... To świadczy, w związku z tym mamy pewne opóźnienia, albo ciekawa, z zarządzeniami arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, prawa kanonicznego, to niewiele tam o notariuszu jest. Natomiast ja przeczytam z synodu. I teza własnego, dyscyplina jest centrum i fundamentem chrześcijańskiego życia, ale tomu, що для мене слово дисципліна колись теж так відкрилось більш глибоко, коли читав це писання англійською мовою, не латинською, ще до того не дозрів, щоб латинською читати. Але там звернув увагу, що учні називають дисциплос, тобто учні. І потім сказав: опа, чекай, слово дисципліна, від чого воно походить? Потім подивився на слово латинське, і властиво слово дисципліна, воно походить від слова учень. Тобто, якщо ми говоримо, що дисципліна в священницькому житті, то учнівство в священницькому житті – це є основна теза. Тобто, учнівство в священницькому житті. To jest taka możliwość, to gdzieś by trwało około 2 tygodni przygotowanie dróg. Także tutaj, ale to tak gdzieś od najlepiej 500 egzemplarzy, 500, 1000, to wtedy... Dużo, no troszkę tych dzieci, jak księża na to się zapatrują. Ale to by musiała być wtedy ostatnia, najszybciej ostatnia sobota maja, żeby... Czy pierwszy... To zostawimy ostatnią sobotę maja. Tak. Tam tylko jest taki problem, że w tym roku następnym nie może biskup Edward, czyli byśmy... Nie dobrze.